w których prości komuniści i funkcjonariusze denuncjowali swoich przełożonych jako zdrajców. Jeszcze w tym samym miesiącu otrzymał anonim, w którym nadawca oskarżał prokuratora generalnego Wyszyńskiego, że ten chroni szpiegów pracujących w swoim otoczeniu. Wyszyński przeżył, choć Stalin przestał go uważać za człowieka pewnego. Inni mieli mniej szczęścia. Na temat drugiego sekretarza Komunistycznej Partii Ukrainy, Mendela Hatajewicza, denuncjator napisał, że otaczał się on w przeszłości wrogami ludu i jeszcze teraz trzyma się takich, których lojalność jest dwuznaczna. Stalin podkreślił nazwiska podejrzanych wymienionych i kazał ich aresztować. Hatajewicza niedługo potem rozstrzelano. Również w obodowym komitecie partii w Kujbyszewie trwała walka między funkcjonariuszami, którzy zrozumieli, że ich życie wisi na włosku. We wrześniu 1937 roku Stalin otrzymał pismo pełnomocnika tamtejszej komisji kontroli partyjnej, Frankla. Oskarżał on szefa partii w regionie, Postyszewa, i miejscowego szefa NKWD, Popaszenkę, że utrudniają demaskowanie wrogów. Usuwanie wrogów postępuje nadzwyczaj wolno. Frenkiel miał na to od razu wyjaśnienie, które najwyraźniej spodobało się Stalinowi, ponieważ podkreślił je kolorowym ołówkiem. Nie tylko postyszew, argumentował Frenkiel, lecz również i szefowie KWD poszczególnych obwodów hamowali ujawnianie wrogów, a to dlatego, że sami mieli z nimi powiązania. Niektórzy z komunistycznych satrapów zrozumieli później niż inni, że wybiła ich ostatnia godzina. Kiedy Stalin dowiedział się, że w maju 1938 roku w Aumaacie ulice i budynki były ozdobione z okazji demonstracji państwowej plakatami pierwszego sekretarza Kazachstanu Lewona Mirsojana, przewyższającymi rozmiarem plakaty z jego wizerunkiem, kazał wezwać sekretarza do Moskwy. W drodze do stolicy Mirsojan został aresztowany i jeszcze w tym samym roku rozstrzelany. W kwietniu 1937 roku szef partii regionu zachodniego Rumiancew otrzymał rozkaz aresztowania swojego zastępcy, drugiego sekretarza partii w regionie Akima Szilmana. Rumiancew nie rozumiał, czego w gruncie rzeczy domaga się od niego partia. Zaprzeczył oskarżeniu, że jego zastępca jest agentem obcych sił i trockistowskim wrogiem ludu. Dopiero pod naciskiem żądań Stalina Szilman został usunięty z Komitetu Obwodowego Partii. Wkrótce po jego aresztowaniu zaczęła również blednąć gwiazda rumiancewa. Wiosną 1937 roku do Smoleńska przyjechał Kaganowicz, pies łańcuchowy Stalina. Na polecenie wodza zdemaskował on pierwszego sekretarza regionu zachodniego jako zdrajcę i szpiega, zarzucając Rumiancewowi, że utrzymywał stosunki z tajnymi służbami Polski i Niemiec. A po powrocie z jednej z podróży na zachód wychwalał głośno zagraniczne porządki, zwłaszcza w Niemczech, rządzonych przez Hitlera. Stałym gościem w domu Rumiancewa miał być dowódca zachodniego specjalnego okręgu wojskowego generał Jeronim Uborewicz. Obaj mieli spędzać czas przy grze w karty i w bilard i układać przy tym konspiracyjne plany. Tak w każdym razie utrzymywał Kaganowicz, który niezwłocznie poinformował Stalina o swoich odkryciach. W czerwcu Rumiancew i jego ludzie zostali aresztowani. Wkrótce potem Stalin kazał ich zamordować. Nowy szef partii w regionie, Demian Koroczenkow, przyszedł z Moskwy. Był człowiekiem Kaganowicza. W Moskwie sprawował najpierw funkcję sekretarza partii w rejonie bałmańskim. Postąpił on podobnie jak wielu jego poprzedników. Kiedy zorientował się, że ani Stalin, ani Kaganowicz nie będą temu przeciwni, obsadził podległe sobie urzędy swoimi ludźmi z aparatu moskiewskiego. Wiara, że aparat partyjny oczyści się sam, nie leżała w naturze Stalina. Dyktator sprawdzał każdego, Kogo podejrzewał, że uprawia swoją własną politykę i działa za jego plecami, wspominał Kaganowicz 40 lat później. Stalin był w najwyższym stopniu czujny i ostrożny. W lipcu 1937 roku sekretarze partii poszczególnych republik i regionów otrzymali instrukcję od Jeżowa, która zwracała uwagę na niedostateczną wydajność organów bezpieczeństwa przy aresztowaniach. Wrogów ludu. Wrogów ludu trzyma się w odosobnieniu w warunkach przypominających sanatoria. Zamiast tego, powinno się zaostrzyć represje i zwiększyć liczbę aresztowanych. Środki zaradcze można stosować tylko wtedy, kiedy szefowie w prowincjach zostali skontrolowani i ukarani. Kiedy we wrześniu 1937 roku Stalin dowiedział się, że pierwszy sekretarz kyrgijskiej organizacji partyjnej, Maksym Amosow, próbował chronić przyjaciół i kolegów przed represjami, posłał mu telegram. Komitet Centralny zastosuje metody ekstremalne, jeśli Amosow nie zerwie natychmiast z postawą liberalizmu wobec wrogów ludu. Latem i jesienią 1937 roku Stalin wysłał najwierniejszych ludzi z biura politycznego na prowincję. By zaostrzyli represję, jak wymagało tego krwawe dzieło. Anastas Mikojan pojechał do Armenii, by nadzorować czystki w parki. A Georgi Malenkow i Andrzej Andrzejew zostali wysłani do Saratowa-Woronerza Rostowa w region Uralu i Azji Środkowej. Mikojan wspomina, że przed wyjazdem do Erywania otrzymał od Stalina list. Miałem przeczytać list. Od plenum KC i podpisać listę osób przewidzianych do aresztowania, przygotowaną przez tamtejszą KWD w porozumieniu z Moskwą. Wszystko odbyło się według scenariusza Stalina. Na liście było trzystu ludzi. Mikojan podpisał tę listę i tym samym wszystkich posłał na śmierć. Nikt się nie sprzeciwił. Wszyscy wysłannicy wykonali zleconą przez Stalina misję. Niektórzy nawet wykonali ją chętnie. W końcu maja 1937 roku Andrzejew posłał Stalinowi telegram ze Swierdłowska. Atmosfera w organizacji jest dobra. Podziękowania dla KC. On, Andrzejew, zdemaskował właśnie wielu funkcjonariuszy jako trockistów i wrogów ludu. Trzeba aresztować co najmniej siedmiu sekretarzy rejonowych. Prosi Stalina o zgodę. W lipcu Andrzejew pojawił się w niemieckiej autonomicznej nadwołżańskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej i wykrył tam bandy terrorystyczne i sabotażystów, których z błogosławieństwem Stalina kazał zamordować. Ze Stalina Badu w Tadżykistanie meldował, że aresztował siedmiu ministrów i trzech sekretarzy partii a ponadto zostali aresztowani przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, jego zastępcy, przewodniczący i sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego, prawie wszyscy komisarze ludowi oraz piętnastu sekretarzy komitetów rejonowych. Po odjeździe z Woronerza zawiadomił Stalina telegraficznie. Tu nie ma już biura. Cała kadra aresztowana jako wrogowie ludu. Teraz dalej, do Rostowa. Czasem Stalin dawał mu szczegółowe wskazówki, co ma się stać z funkcjonariuszami partii, którzy stracili pełnione funkcje. Kiedy w kwietniu 1938 roku Andrzejew telegrafował do niego ze Swierdłowska, że sekretarz tamtejszego komitetu partii, Morozow, i przewodniczący rad, Graczew, zostali pozbawieni swych urzędów, Stalin odpowiedział, żeby kazał się im stawić w komitecie centralnym w Moskwie, a po drodze aresztować i obydwu oddać w ręce NKWD. Podobnie stało się z szefem partii w Woroneżu Riabinem, który został wysłany do Moskwy, przesłuchany osobiście przez Stalina, a wkrótce potem zastrzelony. W centralnych i zachodnich republikach Związku Sowieckiego pojawił się w lecie 1937 roku najwierniejszy sługus Stalina Łazar Kaganowicz. Michał Schreider, który pełnił funkcję zastępcy szefa NKWD w Iwanowie, opisał po latach, jak w towarzystwie sekretarza Centralnej Komisji Kontroli Matwieja Szkiratowa, Kaganowicz przyjechał z początkiem sierpnia 1927 roku do Iwanowa, żeby tam nadzorować sprawy zgodnie z instrukcjami Stalina. Na Peronie czekali miejscowi funkcjonariusze partyjni i ludzie z NKWD kiedy Kaganowicz i Szkiriatow wysiedli z pociągu, wspominał Schreider. Szkiriatow obrzucił mnie wzrokiem, podał mi rękę i powiedział — Ach, mój drogi, ty też jesteś tutaj? No to znaczy, że wszystko jest w porządku. Potem zwrócił się do Kaganowicza z wyjaśnieniem. — Mieszkałem z nim przez dwa tygodnie w hotelu kazańskim. Zniszczyliśmy tam cały regiment złodziei i pasożytów. Tamtejsi funkcjonariusze partii i NKWD dygotali z przerażenia, bo słyszeli, że kilka dni wcześniej Kaganowicz rozniósł w proch organizację partyjną w Jarosławiu. Być może wiedzieli również, że na jego polecenie aresztowano i rozstrzelano obwodowego sekretarza partii Niefiedowa. Został on oskarżony o udział w próbie zamachu na Kaganowicza. Żelazny Łazar przybył. W towarzystwie wielu funkcjonariuszy KC i był strzeżony przez 30 żołnierzy NKWD. W jego świcie znajdowało się trzech sekretarzy partyjnych z Moskwy, którzy mieli zastąpić lokalnych szefów. Lecz i ta wymiana funkcjonariuszy nie obyła się bez inscenizacji. Kaganowicz zmusił Schreidera, żeby niezwłocznie zwołał plenum i wystąpił na nim w charakterze denuncjatora. Miał publicznie zdemaskować nosowa jako wroga ludu i rzucić hasła które staną się podstawą rozliczenia z dawnym kierownictwem potem na podium wstąpił sam kaganowicz przemawiał przez kilka godzin przed członkami komitetu obwodowego krzyczał i groził wskazani przez Schreidera zostali wyprowadzeni przez nkwd z sali w czasie kiedy kaganowicz jeszcze mówił kierownictwo w moskwie widzi i wie wszystko, co dzieje się na prowincji. Nikt nie może się teraz zamaskować, chronić przyjaciół i znajomych przed karą. Nie będziemy mieć względów ani dla komisarzy ludowych, ani ich zastępców, ani żadnych innych funkcjonariuszy. Zniszczymy bezlitośnie wszystkich, którzy nasz naród prowadzą do zguby. Ręka Stalina nie zadrżała nigdy i nigdy nie zadrży wołał Kaganowicz z enfazą. Trzeba dziękować NKWD i Nikołajowi Jeżowowi za wspaniałą robotę, którą ci wykonują w walce z wrogami ludu. Jeszcze przed aresztowaniem sekretarz partii w Iwanowie, Nosow, który słuchał wywodów Kaganowicza, próbował się usprawiedliwiać. Lecz nie zdołał się obronić wobec hałaśliwych i brutalnych ataków słownych popleczników Kaganowicza. Zarzucili mu oni, że nie zdemaskował ani jednego, jak się wyrazili, szubrawca, przerzucając to zadanie na NKWD. Tutejszą partię otaczał krąg wrogów, sabotażystów i szpiegów, zatrudnionych i opłacanych przez zagranicę. Kto w naszym kraju nie pracuje całą duszą, ten też jest szkodnikiem. Sabotaż i pasożytnictwo zaczynają się tam, gdzie nie pracuje się całą duszą. Każdy, kto powstanie przeciwko partii, zostanie zniszczony. Jest to historyczny los wszelkich drani łajdaków, szubrawców i mentów społecznych. Kaganowicz nie zdecydował na razie, co stanie się z nosowem, bo najwyraźniej nie miał w tym względzie instrukcji od Stalina. Wykrzykiwał jednak w kierunku słuchaczy, że nie wystarczy pozbawić nosowa urzędu. Wszystko poszło bardzo szybko, wspominał Schreider — Kaganowicz i Szkieriatow wymienili szereg nazwisk zajmujących wysokie stanowiska lokalnych funkcjonariuszy i oskarżyli ich o trockizm oraz inne grzechy. Na tym posiedzeniu plenum wszyscy zostali wykluczeni z partii i po wyjściu z sali aresztowani. W tym celu Radziwiłowski, szef NKWD Ziwanowa, zwołał swoich ludzi w budynku Komitetu Obwodowego. Następnego dnia Kaganowicz konfrontował członków Komitetu Obwodowego Partii z wypowiedziami aresztowanych przywódców, żeby uzmysłowić im beznadziejność ich sytuacji. Popatrzcie na Wasiliewa, który tu na plenum został wykluczony z partii, który tu zrzucił z siebie ciężar. Aresztowano go, kiedy tylko wyszedł, i już po pół godzinie powiedział: dajcie mi papier. Usiadł i napisał. Zeznanie do przewodniczącego obwodowego zarządu NKWD Zeznaje, że w Iwanowie istniała kontrrewolucyjna organizacja prawicowa, na której czele stali Agiejew, Jepanecznikow, Stupiszyn, a w latach 1934-35, również i ja Widzicie jaka kanalia? Inni najwyraźniej nie byli gotowi poddać się samobiczowaniu, którego oczekiwał Kaganowicz. Teraz weźmy jepanecznikowa, który został aresztowany w dniu otwarcia plenum o godzinie trzeciej. Kiedy go aresztowano? Dziwił się. Nieporozumienie, nieporozumienie. No to zobaczymy. O godzinie czwartej złożył zeznania. No i macie swojego jepanecznikowa. Czyż nie wierzyliście mu do końca na słowo? Jak to możliwe? Nawet w dniu aresztowania wierzyliście mu, i Nosow mu wierzył. To macie tego waszego wodza, przywódcę terrorystów, mówił Kaganowicz. Teraz ta banda terrorystów, szpiegów i bestii zostanie na zawsze zniszczona. Obecni zamarli z przerażenia, gdy Kaganowicz zawołał w ich kierunku. Że obwodowy komitet partii poradzi sobie też w małym składzie. Zaangażowałem już trzystu ludzi przejawiających ducha walki. Czy to mało jak na organizację partyjną w Iwanowie? Mimo to, biorący udział w posiedzeniu plenarnym delegaci podnosili się ze swoich miejsc, wydawali okrzyki entuzjazmu i histerycznie klaskali, ilekroć żelazny Kaganowicz wymawiał imię Stalina. Na końcu Kaganowicz polecił wybrać trzech sekretarzy partii przywiezionych z Moskwy na kierownicze stanowiska w miejscowej strukturze partii. Dla utrąconego szefa partii, nosowa, którego plenum wykluczyło ze swego grona już pierwszego dnia, Stalin przewidział procedurę specjalną. Kazał sprowadzić go do Moskwy i tam rozstrzelać. Stalin w każdym momencie decydował o szczegółach prowadzonych działań. Również w Iwanowie, gdzie jego polecenia wykonywał Kaganowicz. Schreider słyszał, jak dyktator rozmawiał ze swym załusznikiem. Kaganowicz telefonował do Stalina kilka razy w ciągu dnia, informując o liczbie aresztowanych i postępie w przesłuchaniach. Po każdej z tych rozmów zwracał się do Radziwiłowskiego i żądał zastosowania środków, które przyspieszą zeznania tego czy innego przesłuchiwanego. Kaganowicz i Szkirjatow. Wciąż nie byli zadowoleni z wyników śledztwa, chociaż Radziwiłowski i jego podkomendni z nadzwyczajną szybkością straszliwymi torturami wydobywali z aresztantów oczekiwane zeznania, żądając w zasadzie, by ci wskazali jak największą liczbę kolegów, przyjaciół i znajomych i oskarżyli ich o bycie wrogami ludu, dzięki czemu NKWD zyskiwało kolejne wskazania do nowych aresztowań. Wysłannicy Stalina domagali się, by Radziwiłowski zwiększył liczbę aresztowanych. W międzyczasie Kaganowicz zadzwonił do Stalina, zdał mu relację z przebiegu posiedzenia plenarnego obwodowego Komitetu Partii i wysłuchał kolejnych instrukcji wodza. Kiedy zakończył wątek dotyczący Nosowa, poinformował Stalina o tym, ilu i jacy członkowie Komitetu Obwodowego, Komitetu Wykonawczego i innych organizacji Zostali aresztowani i ilu nowych wrogów ludu on sam zdemaskował. Wszystko wskazywało na to, że Stalin był niezadowolony. Schreider słyszał, jak Kaganowicz, który rozmawiał ze Stalinem przez telefon, powiedział: Słyszę, towarzyszu Stalin, wzmocnię nacisk na ludzi z NKWD, żeby nie liberalizowali działań, lecz odkryli maksymalną liczbę wrogów ludu. Z organizacji partyjnej w Iwanowie nie pozostało nic. Więzienia zapełniały się członkami partii i pracownikami urzędów. Aresztowani i rozstrzeliwani jako szpiedzy i sabotażyści byli nawet ślusarze, zawiadowcy kolei i sprzedawcy ze sklepów spożywczych. W końcu w aresztach zabrakło już miejsc, a NKWD musiało zajmować budynki przedszkolne, żeby tam umieszczać kolejnych aresztowanych. Kiedy Kaganowicz opuszczał daczę oddaną mu do dyspozycji przez lokalnego szefa NKWD na czas jego pobytu w Iwanowie, jechał na dworzec kolejowy pustymi, zamkniętymi przez posterunki NKWD ulicami Iwanowa. Wiernego wykonawcę poleceń Stalina żegnali nowo mianowani przywódcy miejscowej organizacji partyjnej. Kaganowicz był zadowolony. Dobrze wywiązał się z powierzonych sobie zadań. Organizacja partyjna przestała istnieć. Więzienia pękały w szwach. Na pożegnanie nim udał się w następne miejsce, by dokonywać pogromu, obdzielił sutymi napiwkami służących i kucharzy, którzy obsługiwali go w trakcie jego pobytu w Iwanowie. Bezpośrednio po jego odjeździe rozpoczął się ciąg mordów, w których brali udział również nowi szefowie partii z Iwanowa i Zimoczkina, używając do tego służbowych rewolwerów. Odcinek 23. 4. Zniszczenie Korpusu Oficerskiego Wiosną 1937 roku podejrzliwość Stalina skierowała się przeciwko dowództwu armii. Oficerowie Armii Czerwonej dowodzili nie tylko wojskiem sowieckiego państwa, lecz również utrzymywali bliskie kontakty z funkcjonariuszami partii, którzy sprawowali władzę polityczną w jednostkach wojskowych. Niektórzy historycy zadawali sobie pytanie, co sprowokowało Stalina do tego, by zniszczyć korpus oficerski, gdy mówił on równocześnie o zagrożeniu militarnym Związku Sowieckiego i o otoczeniu państwa przez wrogów. Można by zapytać, czy w logice odpłaty dyktatora była w ogóle do pomyślenia inna postawa niż podejrzliwość wobec zwierzchnictwa armii? Chronić tę część elity która w każdej chwili mogła użyć przeciw niemu broni, byłoby sprzeczne ze stylem Stalina. Wprawdzie przywódcy partyjni nakazali komisarzom politycznym i tajnym służbom, by kontrolowano wszystkich wyższych oficerów, Stalin nie dowierzał jednak lojalności i bezwarunkowemu oddaniu dowódców wojskowych. Miał powody, by im nie ufać, gdyż podobnie jak niektórzy sekretarze partii. Również niektórzy oficerowie Armii Czerwonej krytycznie odnosili się do kolektywizacji. W niektórych jednostkach powołanych do uspokojenia zbuntowanych wsi, dochodziło do odmowy wykonywania rozkazów i pasywnego oporu. Stalin i jego ograniczony komisarz wojenny, kliment Woroszyłow oczywiście pojęli od razu, jakie grozi im niebezpieczeństwo, jeśli rekrutujący się z chłopów żołnierze skierują broń nie przeciwko wzburzonym chłopom, lecz przeciw państwu. Przypomnieli też sobie, że rewolucja 1917 roku była możliwa właśnie dlatego, że żołnierze odmówili posłuszeństwa swoim oficerom. Co by się stało, gdyby zbuntował się sam korpus oficerski? Pytanie to pojawiło się po raz pierwszy podczas kolektywizacji rolnictwa, kiedy Stalin i jego pomocnicy próbowali użyć armii przeciw zbuntowanym chłopom. W tym czasie oficerowie, wobec których istniało podejrzenie, że w czasie wojny domowej walczyli po stronie białych, zostali zwolnieni z szeregu armii i aresztowani. Przywództwo partii nie cofało się w takich przypadkach przed wyrokami śmierci. Na wiosnę 1931 roku GPU aresztowało i rozstrzelało odznaczonego wieloma medalami dowódcę dywizji któremu zarzucono, że jest agentem Czechosłowackiego Sztabu Generalnego. W tym samym roku tajna policja odkryła kontrrewolucyjną organizację w korpusie oficerskim Floty Czarnomorskiej. Wszyscy aresztowani pełnili niegdyś wysokie rangą funkcje w carskiej marynarce. Co roku rosła liczba aresztowań. W 1932 usunięto z armii 3800 89 obcych społecznie elementów, a w roku 1933 już 22308. Również marszałek Michał Tłuchaczewski i najwyżsi generałowie byli podejrzewani o to, że działali w porozumieniu z Bucharinem i krytykami przymusowej kolektywizacji. Kiedy szefowie partii rządu Ukrainy, Stanisław Kosior i Włas Czubar wystąpili na początku lat 30. z krytyką nierealnych wysokości obowiązkowych dostaw zboża ustalonych przez biuro polityczne, mogli się powołać na podobne stanowisko niektórych generałów. Stalin dowiedział się, że Jona Jakir, komendant kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego i komandor floty czarnomorskiej Fiodor Raskolnikow krytykowali użycie wojska przeciwko buntującym się chłopom. Nigdy wcześniej dowódcy nie dali partii powodu do powątpiewania w ich lojalność. Stalin uznał ten alians wysokich rangą wojskowych za sprzysiężenie. We wrześniu 1930 roku napisał do Ordzonikidze, że szef sztabu generalnego, Michał Tuchaczewski, paktuje z prawicowcami i należy się obawiać, że dojdzie do dyktatury wojskowej, jeśli Bukharin zwycięży w walce o władzę. Dwa lata później nazwisko Tuchaczewskiego zaczęto wymieniać w kontekście zdrady i smonta i Tołmaczewa. Zaczęto podejrzewać, że mógł wiedzieć o planach zamachu politycznego ze strony renegatów. W 1932 roku Stalin nie mógł jeszcze posunąć się do tego, co bez trudu czynił w 1937. Ostatnia godzina generałów wybiła, gdy Stalin uderzył w wysokich funkcjonariuszy partyjnych i państwowych, rozdając śmiertelne ciosy we wszystkich kierunkach. Zaczęło się od rozstrzelania wielu carskich oficerów, którzy wprawdzie zasłużyli się podczas wojny domowej, lecz teraz zostali oskarżeni o konspirowanie z byłymi opozycjonistami. Takie wyroki śmierci zdarzyły się już w 1936 roku. Lecz dopiero po plenum lutowo-marcowym 1937 roku, represje w Armii Czerwonej osiągnęły niespotykany dotąd wymiar. W maju 1937 roku Woroszyłow, komisarz wojenny Stalina, poinformował sprawujących funkcje kierownicze pracowników swego ministerstwa o rezultatach plenum KC i wnioskach, jakie należy wyciągnąć. Stwierdził, że pięć szóstych powierzchni Ziemi znajduje się w rękach wrogich kapitalistów, którzy okrążyli Związek Sowiecki i tylko czekają, by go zniszczyć. Wróg jest przede wszystkim tam, gdzie sprawy bezpieczeństwa sowieckiego państwa wiszą na włosku. Dlatego on sam jest najgłębiej przekonany, że olbrzymie pożary i wypadki, które miały miejsce w oddziałach wojskowych we wschodniej Syberii, nie zdarzyły się przypadkiem. Można w nich dostrzec wyraźnie rękę wroga. Dlatego on, Woroszyłow, powiadomił telegraficznie wszystkie podległe placówki, że należy demaskować szkodników. Wkrótce potem aresztowany został dowódca dywizji i major. Sygnał dany przez Woroszyłowa uruchomił falę aresztowań w Armii Czerwonej, a dowódcy wojskowi i sekretarze partyjni, będąc z sobą związani, ciągnęli się wzajemnie w przepaść. Jeśli funkcjonariusze partii byli demaskowani jako szpiedzy japońscy, dywersanci i sabotażyści, wtedy w śledztwo włączano też ich wyższych przełożonych i generałów. Któż bowiem inny, jeśli nie oficerowie, mógłby doprowadzić do strącenia z piedestału dyktatora i rozbicia jego systemu? W logice Stalina zniszczenie sowieckiego korpusu oficerskiego było nieuniknioną konsekwencją terroru przeciwko elicie partyjnej. I w tym wypadku całą robotę wykonał Jeżow. Dostarczał Stalinowi informacji na temat spisków i tajnych planów przewrotu politycznego, oskarżając najwyższych dowódców, że są opłacani przez niemieckie służby specjalne i przekazują Wehrmachtowi tajemnice wojskowe. Jeśli nawet zarzuty te były wyssane z palca, to można je było uznać za prawdopodobne, ponieważ w latach dwudziestych Armia Czerwona i Reichswehra dość blisko ze sobą współpracowały. Stalin zrezygnował z urządzania procesów pokazowych oficerów armii, ponieważ obawiał się, że mogliby oni na sali rozpraw uderzać w ton skruchy i samooskarżeń, jak Kamieniew i Piatakow. Stalin potrzebował jednak ich zeznań, by konfrontować je z wysokimi funkcjonariuszami partyjnymi i informować o nich zagraniczną opinię publiczną. W maju 1937 roku Tuchaczewski i Jakir Zostali aresztowani i psychicznie złamani w śledztwie. Po nich do więzień trafiły setki wysokich oficerów. Zastępca Jeżowa, Frinowski, wydał polecenie moskiewskiemu szefowi NKWD, Radziwiłowskiemu, by wymuszać torturami zeznania aresztowanych o istnieniu wielkiego spisku. Czekiści z trudnością je uzyskiwali, ponieważ generałowie byli odporniejsi na działanie tortur niż sekretarze partyjni. Komdivowi, generał majorowi Konstantemu Rokosowskiemu, późniejszemu marszałkowi, wybito zęby i złamano żebra. Innych bito do utraty przytomności. Tuchaczewski, dowódca białoruskiego specjalnego okręgu wojskowego Jeronimu Borewicz i Kijowskiego Jona Jakir oraz cztery inni wysocy dowódcy zostali oskarżeni w czerwcu 1937 roku w tajnym procesie. Przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego skazani na śmierć i natychmiast rozstrzelani. Społeczeństwo dowiedziało się o tym z gazet, które poinformowały, że najwyżsi dowódcy zostali straceni z powodu zdrady stanu. W całym Związku Sowieckim w zakładach pracy i urzędach organizowano zebrania, na których robotnicy i urzędnicy musieli występować ze słowami potępienia pod adresem skazanych i nawet po śmierci obrzucać ich infektywami. Zinaida Pasternak wspomina, że do jej męża zgłosiło się dwóch ludzi z NKWD, którzy przedłożyli poecie oświadczenie głoszące, że artyści Związku Sowieckiego popierają wyroki śmierci na dowódców i domagali się, by je podpisał, tak jak zrobili to inni pisarze. Pasternak odmówił. Lecz mimo to jego nazwisko widniało na zajutrz w prasie pod treścią oświadczenia. Bezpośrednio po aresztowaniu Tuchaczewskiego i Akira na początku czerwca 1937 roku, Stalin kazał zwołać najwyższych dowódców wojskowych i komisarzy politycznych Armii Czerwonej na Kreml, żeby skonfrontować ich z wypowiedziami aresztowanych i z nowymi zarzutami. Również i teraz w grze którą Stalin przećwiczył już na członkach Komitetu Centralnego, nikt nie mógł wygrać, ponieważ wódz pozostawił w niepewności uczestników tego spotkania. Kazał Woroszyłowowi, by jasno uzmysłowił zebranym, że aresztowania ostatnich miesięcy są tylko wstępem do większej akcji karnej prowadzonej w celu zniszczenia wrogów w siłach obronnych kraju. Inscenizacja opracowana przez Stalina i tym razem przebiegała według znanego wzoru. Po przemowie Woroszyłowa wystąpili Mołotow i Kaganowicz, by pytaniami i pełnym gruźb krzykiem wzbudzić w zebranych oficerach niepewność i strach. Nawet legendarny bohater i założyciel Czerwonej Kawalerii, marszałek Siemion Budionny, z trudnością wyplątał się z podejrzenia, że był przyjacielem aresztowanych dowódców. Już od początku dialogi ześlizgnęły się na tory absurdu. Szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, marszałek Aleksander Jegorow, potwierdził teorię spiskową dyktatora i z całym naciskiem zapewniając o swojej niewinności, zaprzeczając, jakoby cokolwiek wiedział o spisku, jaki z pomocą tajnych niemieckich służb mieli organizować Tuchaczewski i inni. Jegorow zapewnił, że za prawdziwość swych słów ręczy własnym życiem. Stalin odparł, że winni tak czy inaczej zostaną rozstrzelani. Nie dowiemy się nigdy, co Stalin naprawdę uważał za możliwe, lecz jego wywody przed Radą Wojenną z 2 czerwca 1937 roku zdradzają w każdym razie, w jakiej rzeczywistości czuł się jak ryba w wodzie i jak groteskowych argumentów przemawiających za rzekomą zdradą generałów, mógł użyć bez jednego sprzeciwu. Na temat rozstrzelanych, oświadczył, nie chcę już więcej mówić. Za to chcę mówić o wrogach, którzy niedawno jeszcze byli na wolności. O Jagodzie, Tuchaczewskim, Jakirze, Uborewiczu, Korku, Aidelmanie, Gamarniku, Rudzutaku i Jenukidze. Wszyscy oni pracowali dla niemieckich tajnych służb i dla armii niemieckiej i przekazywali tajne informacje. Jakir symulował chorobę wątroby i pod pozorem wyjazdu za granicę dla poratowania zdrowia spotykał się z funkcjonariuszami tajnych niemieckich służb. Cóż to za ludzie? Interesujące pytanie, bez wątpienia. Lecz jest jednym z tych, na które niełatwo odpowiedzieć. Każdy. Niezależnie od tego, jak dobrze się maskował, mógł być ukrytym wrogiem. Można oczywiście stawiać sobie pytanie: jak to możliwe, że ludzie, którzy wczoraj byli jeszcze komunistami, nagle stali się bronią w rękach niemieckiego wywiadu i że zostali zwerbowani? Dziś żąda się od nich: dawaj nam informacje. Jeśli ich nie dostarczysz, mamy Twój podpis, że dałeś się zwerbować i my to upublicznimy. Ze strachu przed ujawnieniem przekazują informacje. Jutro żąda się. Nie to mało, dawaj więcej i bierz pieniądze, tylko podpisz. Potem się żąda. Zawiąż spisek, rób demontaż. Najpierw demontaż, dywersja. Pokaż, że jesteś po naszej stronie. Jeśli tego nie zobaczymy, już jutro oddamy cię agentom Związku Sowieckiego i głowa poleci. Więc zaczynają dywersję. Potem się mówi: Nie, musisz jakoś zorganizować coś na Kremlu, albo dostać stanowisko dowódcy w moskiewskim garnizonie wojskowym. I oni zaczynają się starać za wszelką cenę. To wkrótce też przestaje wystarczać. Przekażcie realne fakty na temat czegoś, co się opłaca. I oni mordują Kirowa. A potem mówi się im: Działajcie dalej. Dlaczego nie obalić całego rządu? I oni to organizują. Przez Jenukidze, przez Gorbaczowa, przez Jegorowa, który wtedy był szefem szkoły wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i ta szkoła mieściła się na Kremlu, a kierował nią Peterson. Mówi się im: zorganizujcie grupę, która zaresztuje rząd. Tu i tam pojawiają się informacje, że istnieje jakaś grupa, że jesteśmy skończeni, że prowadzi się aresztowania i tak dalej. Ale to za mało. Aresztować? Zniszczyć kilku ludzi? Hm, chodzi o naród, o armię. Tuchaczewski i pozostali generałowie są marionetkami w rękach Reichswery. Zdradzali stronie niemieckiej systematycznie wszystkie tajemnice wojskowe. Reichswera chciała, żeby obecny rząd został obalony i zniszczony. Reichswera chciała, żeby w wypadku wojny wszystko zostało przygotowane tak, by armia przeszła do działań szkodzących dobru państwa, żeby straciła gotowość obronną. Tego chciała Reichswera. A wy przygotowaliście tę sprawę. Jak to się mogło stać, że zdrajcy, którzy byli przecież komunistami, nie oparli się propozycją Reichswery? Czyżby odwrócili się od komunizmu? Takie rozumowanie nie pojawiało się w umyśle Stalina. Jenukidze, Rudzutak, a nawet Jakir i Tuchaczewski padli ofiarą pięknej kobiety, uwodzącej ich na polecenie Reichswery i werbującej ich do działalności szpiegowskiej. Istnieje doświadczona agentka w Niemczech, w Berlinie Józefina Heinze. Może znają ktoś z Was? Jest piękną kobietą. To stara agentka. Zwerbowała Karachana. Zrobiła to po kobiecemu. Zwerbowała. Jenukidze. Pomagała zwerbować Tuchaczewskiego. Miała też w swych rękach Rudzutaka. Tahańce jest bardzo doświadczoną agentką. Prawdopodobnie jest dunką w służbie niemieckiej Reichswehry. Piękna kobieta, która bardzo chętnie spełnia wszystkie życzenia mężczyzn. Świat Stalina był nieskomplikowany. Mężczyźni stawali się szpiegami, bo nie mogli oprzeć się pięknej kobiecie. Spójrzcie, wołał w kierunku słuchaczy. Tacy oni są, ci ludzie. Niektórzy dowódcy wojskowi zdawali się nawet teraz jeszcze nie pojmować, że nie chodzi wcale o dowiedzenie win aresztowanym. Kiedy bowiem na jednym z zebrań politycznych wewnątrz Armii Czerwonej w sierpniu 1937 roku, jeden z najważniejszych komisarzy chciał uzyskać informację, jak tłumaczyć czerwonoarmistom fakt, Aresztowania ich dowódców? Stalin mu odpowiedział. Zeznania mają mimo wszystko jakieś znaczenie. Wątpliwość, jaką niektórzy z przywódców odważyli się wysunąć, czy rzeczywiście można mówić pełnym głosem o wrogach ludu w armii, dyktator uciął krótko. Trzeba koniecznie. Niszczenie armii nie było celem samym w sobie. Było przejawem terroru, którym Stalin i jego pomocnicy karali nielojalność i chcieli budzić przerażenie. Oczywiście Stalin nie wierzył w autentyczność zeznań aresztowanych oficerów wymuszonych przez czekistów biciem i torturami, ponieważ sam określał, co należy z nich wydobyć. Ale mógł wykorzystywać do swoich celów napięcia natury pozapolitycznej. Związek sowiecki Znajdował się bowiem w stanie wojny propagandowej z narodowo-socjalistycznymi Niemcami. Angażował się militarnie w wojnę domową w Hiszpanii i czuł na sobie krytyczne spojrzenie rządów Finlandii, Polski, Rumunii i Turcji. Był jako państwo izolowany, nie miał sprzymierzeńców. Czy w tych okolicznościach nie było rzeczą mądrą nie ufać nawet najbliższym? Stalin w każdym razie mógł w tej sytuacji zyskiwać zrozumienie dla swojej mani prześladowczej. Można było uznać za możliwe, że dowódcy zdradzili, nawet jeśli nie udało się tego dowieść. Tym argumentem posługiwał się Mołotow jeszcze wiele lat później, gdy na pytanie dziennikarza Feliksa Czujewa, dlaczego Stalin zniszczył dowódców armii, odpowiedział – oczywiście niewykluczone, że stracili życie niewinni. Ale Stalin, w obliczu wrogów grożących sowieckiemu porządkowi, musiał to z góry brać pod uwagę. Po rewolucji 1917 roku partia zapuściła swe odnogi na lewo i na prawo, i w ten sposób dostali się do niej liczni wrogowie różnego autoramentu. W obliczu niebezpieczeństwa grożącego ze strony faszystów mogli się oni połączyć. Dlatego wydarzeniom 1937 roku Zawdzięczamy to, że podczas wojny nie było u nas piątej kolumny. Rzeczywiście istnieli i istnieją bolszewicy, którzy są dobrzy i oddani, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy krajowi i partii nie grozi żadne niebezpieczeństwo, którzy jednak, gdy coś zaczyna się psuć, chwieją się i przechodzą na stronę wroga. To prawie niemożliwe, że ci ludzie byli szpiegami ale z pewnością mieli kontakty z tajnymi służbami i przede wszystkim w decydujących momentach nie można było na nich polegać. Mołotow wiedział, tak jak Stalin, że nikt z zamordowanych nie był nigdy szpiegiem, lecz jeśli by w porę się ich nie usunęło, mogliby stać się zdrajcami. Styl rządów Stalina opierał się na podejrzliwości. Czy Mołotow miał odpowiedzieć Czujewowi, że nakaz zamordowania tysięcy ludzi wynikał z kaprysu Stalina? Jedynie odpowiedź wskazująca na konieczności związane z wojną była odpowiedzią, która czterdzieści lat później miała jeszcze jakiś sens. Terror, który uderzył w oficerów Armii Czerwonej, przypominał rządze krwi, a jego wymiar przekroczył wszelkie wyobrażenie. Siły zbrojne niszczyły się same. Nie było tygodnia bez nowych oskarżeń i aresztowań. Zatrzymywanych oficerów bestialsko torturowano, zamykano w tak ciasnych celach, że więźniowie z trudem mogli zmieniać pozycję. Traktowano ich jak zwierzęta, ich organizmy niszczył szkorbut, wypadały im wszystkie zęby, jak napisał do Stalina w marcu 1939 roku jeden z więzionych oficerów. Bestialskie pomysły siepaczy NKWD nie miały granic. Przesłuchiwanym łamano żebra, wybijano zęby. Niektórzy czekiści pluli ofiarom w twarz albo załatwiali na nich swoje potrzeby fizjologiczne. Niektórzy oficerowie nie dali się złamać i nie złożyli żądanych zeznań. Marszałek Wasilii Blichar, dowódca jednostek na Dalekim Wschodzie, został zakatowany na śmierć przez siepaczy Jeżowa w październiku. 1938 roku, ponieważ konsekwentnie odmawiał przyznania, że był japońskim szpiegiem. Z korpusu oficerskiego nie pozostał prawie nikt. Ofiarą terroru padło dziesięć tysięcy oficerów. Aresztowanych zostało trzech z pięciu marszałków, piętnastu dowódców armii, piętnastu komisarzy armii, sześćdziesięciu trzech dowódców korpusu i komisarzy korpusu. 151 dowódców dywizji, 86 komisarzy dywizji, 243 dowódców brygady i 143 komisarzy brygady, 318 dowódców pułku i 163 komisarzy pułku. W kwietniu 1938 roku. Woroszyłow otrzymał informację od szefa oddziału specjalnego V Korpusu Zmechanizowanego, że w korpusie i we wszystkich przynależnych brygadach personel dowódczy został aresztowany w stu procentach. Już jesienią 1937 roku dały o sobie znać skutki zniszczeń w korpusie oficerskim armii. Były dywizje dowodzone przez majorów i brygady pancerny dowodzone przez kapitanów. Rozpadły się struktury dowódcze. Wyraźnie pogorszyła się dyscyplina wojskowa, ponieważ młodzi oficerowie, którzy zastąpili rozstrzelanych, obawiali się odpowiedzialności, a z braku doświadczenia popełniali błędy. Przede wszystkim jednak dowódcy stracili w oczach żołnierzy swój autorytet bo jeśli w każdej chwili mogli zostać zadenuncjowani i aresztowani, kto byłby posłuszny oficerowi którego życie wisiało na włosku. W 1937 roku prości żołnierze mieli w każdym razie większą szansę przeżycia niż oficerowie. Armia zniszczyła się sama, została rozbita przez swoich własnych dowódców. Nie otrząsnęła się z tego aż do wybuchu II wojny światowej. Po 1938 roku zaczęli nią dowodzić młodzi, niedoświadczeni, Zastraszeni oficerowie, obawiający się podejmowania samodzielnych decyzji. O konsekwencjach tego stanu rzeczy Stalin przekonał się zimą 1939-1940 oraz latem i jesienią 1941 roku, kiedy wojska sowieckie poniosły ciężkie straty w konfrontacji z Finami i Niemcami. Można ich było uniknąć, gdyby Despota nie wymordował ekspertów wojskowych w 1937 roku. Odcinek 24. 5. Samozniszczenie aparatu państwa. Terror nie ograniczył się do partii i wojska, lecz szalał także wśród urzędników państwowych, w szkołach i na uniwersytetach, w zakładach przemysłowych i organizacjach skupiających twórców. Dyrektorzy fabryk, menadżerowie i technicy umierali, ponieważ byli powiązani z zamordowanymi przywódcami partii i zostali uznani za współodpowiedzialnych za niewypełnienie planów gospodarczych lub wypadki spowodowane przeciążeniem maszyn i niekompetencją personelu. Wszędzie, gdzie sekretarze partii i funkcjonariusze aparatu państwa byli oskarżani i rozstrzeliwani, takie same represje dosięgały ich współpracowników. Logika stalinowska przewidywała, że wraz z patronem musi umrzeć też jego protegowany. Od marca 1937 roku przez kraj przetoczyła się fala potężnych represji. Pustoszały pokoje urzędników i piętra szefów w urzędach i fabrykach. Kto w tym czasie otrzymał nominację lub awansował na sekretarza Komitetu Partyjnego czy szefa oddziału NKWD. Ten nie miał powodów do radości, gdyż w niektórych miejscowościach także ludzie z nominacji byli po krótkim czasie usuwani z urzędów i rozstrzeliwani. Jeden ukartowany donos, jedno podejrzenie dyktatora, lub przypadkowa znajomość z aresztowanym, były wystarczającymi powodami, by podejrzanego pozbawić życia. Niektórzy funkcjonariusze partii i urzędnicy państwowi, wiedząc o tym, Starali się być jak najmniej widoczni. Siemian Żukowski, członek Prezydium Komitetu Kontroli Partyjnej, próbował nie dopuścić do swego awansu na wysokie stanowisko w NKWD. W styczniu 1938 roku został jednak mianowany zastępcą Jeżowa. W październiku tego roku zdjęty z urzędu i rozstrzelany. W Kujbyszewie nad średnią wołgą Terror dokonał w lipcu 1937 roku takiego spustoszenia, że szef tamtejszej partii miał trudności ze znalezieniem kandydatów, którzy mogliby objąć stanowiska po rozstrzelanych funkcjonariuszach. We wrześniu 1937 roku Stalin otrzymał z Kujbyszewa poufny list, w którym został poinformowany, że tamtejszy, lokalny pierwszy sekretarz partii, Paweł Postyszew, Zwołał robotników do swego gabinetu i wyznaczył ich na sekretarzy partyjnych oraz na wysokie stanowiska w zakładach przemysłowych. Robotnicy daremnie uchylali się od tej nagłej nominacji, argumentując, że brak im doświadczenia i że boją się odpowiedzialności. Postyszew groził im konsekwencjami, gdyby odmówili. 10 września 1937 roku. Stalin wysłał telegram do wszystkich szefów partii na prowincji z poleceniem przeprowadzania w każdej republice i każdym obwodzie procesów pokazowych, skazujących szkodników odpowiedzialnych za rozszerzanie się plagi pasożytów społecznych. Winnych w każdym przypadku kazał rozstrzeliwać. Postyszew odczytał obecnym na zebraniu funkcjonariuszom dyrektywę Stalina i wyjaśnił, że dla ostrych represji. Nie ma alternatywy. W tej sprawie przewidujemy rozstrzelania. Rozstrzelamy na pewno siedmiu do dziesięciu ludzi. Inni wpadali w panikę, gdyż aresztowano członków ich rodzin i w tej sytuacji oni sami stawali się podejrzani o współudział. Kiedy Jan Gamarnik, szwagier Aleksandra Bogomołowa, należącego do okręgu przywódców Komitetu Partii w Moskwie, popełnił samobójstwo. Bogomołow napisał w czerwcu 1937 roku do Stalina. Nigdy w najmniejszym stopniu nie tylko nie byłem związany z tym wrogiem ludu Gamarnikiem, lecz nie podtrzymywałem z nim żadnych kontaktów. Nigdy nie rozmawiałem z nim na tematy polityczne i dlatego nie wiedziałem nic o jego politycznych zapatrywaniach i niczego się nie domyślałem. Moje spotkania z nim były zwykle czystym przypadkiem. Rozmowy trwały kilka minut. Nigdy nie był on w Domu Gamarnika i również jego żona, a siostra Gamarnika nigdy nie rozmawiała otwarcie z bratem. On, Bogomołow, nie był związany z opozycją. Z tych słów bije czyste przerażenie. Towarzyszu Stalin zajmuje odpowiedzialne stanowisko w moskiewskiej organizacji partyjnej. Partia i Komitet Centralny mogą mi ufać do końca. W całym Związku Sowieckim pokoje urzędników i zakłady przemysłowe zamieniały się w domy szaleńców, gdzie urzędnicy drżeli ze strachu i ze strachu przed aresztowaniem i śmiercią donosili na innych. Nie było dnia, żeby ktoś nie został aresztowany i już nie wracał. Urzędy pustoszały, a tym z funkcjonariuszy, którzy pozostali, nie zostawało nic innego, jak oswajać się z perspektywą śmierci. Niektórzy z przerażenia podupadali na zdrowiu, inni targali się na życie albo z rezygnacją czekali, co los przyniesie, jakby terror był nieuchronnym kataklizmem natury, przeciw któremu wszelka obrona była daremna. W październiku 1937 roku Wyszyński poinformował Stalina, że na brzegu rzeki za miastem Ufa znaleziono zwłoki prokuratora Generalnego Republiki Baszkiri, Georgia Chazowa. Zastrzelił się dwoma strzałami z rewolweru, po tym, gdy oskarżono go, że w jednym z artykułów, który opublikował w prasie, przemycił poglądy Bucharina. Człowiek stał się dla człowieka wrogiem. Nikomu nie można było wierzyć, ani od nikogo spodziewać się pomocy. Kto chciał zostać przy życiu, musiał za wszelką cenę unikać kontaktów z nieznajomymi. Mogło się bowiem zdarzyć, że nieznajomy okaże się prowokatorem, albo zostanie nagle okrzyknięty wrogiem ludu. W Moskwie terror wywołał straszliwe spustoszenia. Ponieważ funkcjonariusze władzy pozostawali ze sobą w bliskich stosunkach, a także mieszkali w niedalekiej odległości od siebie. Jeśli jeden z nich został aresztowany przez organy bezpieczeństwa, wkrótce szły za nim dziesiątki innych urzędników, którzy znali aresztowanego albo z nim pracowali. Moskwa ucierpiała wskutek terroru bardziej niż jakakolwiek inna metropolia, ponieważ tu pracowała większość najważniejszych dla kraju funkcjonariuszy i urzędników. Tu także żyło wielu opozycjonistów z różnych republik sowieckich, odsuniętych przez lokalnych przywódców partyjnych. Jelena Bonner opisała przytłaczającą atmosferę roku 1937. Kiedy ludzie z drżeniem nasłuchując przez drzwi swoich mieszkań odgłosów kroków na klatce schodowej, w napięciu czekali, czy NKWD zastuka do ich mieszkania, czy też do mieszkania sąsiada. Za każdym razem, gdy na korytarzu słychać było szczęk zatrzaskujących się drzwi windy, kiedy zatrzaskiwały się drzwi mieszkania, wszyscy milkli. Zaraz potem wszyscy znów zaczynali mówić. Wszyscy naraz. Głośno. A może tylko mnie wydawało się, że głośno? Wszyscy, którzy zebrali się tu w pokoju Lidy, czekali. Tak jak ludzie nocą w luksie, jak wszędzie. Nasz czas jednak nie przyszedł. Dom nad brzegiem rzeki, ów wielki kompleks budynków w pobliżu Kremla, w którym mieszkali ministrowie i wysocy funkcjonariusze partyjni sowieckiego państwa, przypominał w tamtym czasie stację przejściową dla przyszłych więźniów. Juri Trifonow uwiecznił go w swojej autobiograficznej powieści Dom na Nabierzeżnoi. Stalin mógł obserwować z okien mieszkania na Kremlu, jak w mieszkaniach jego współpracowników gasną stopniowo światła, w miarę jak NKWD zabierało ich mieszkańców. Stalin sprawiał wrażenie czerpiącego satysfakcję z faktu, że jest panem życia i śmierci. Czasami wołał z okna do wyprowadzanych z mieszkań, dodając im odwagi, choć niemal przed chwilą osobiście wydał polecenie ich aresztowania. Niektóre z ofiar pozostawił wprawdzie przy życiu, jak na przykład pisarzy Borysa Pasternaka czy Michaiła Buchakowa. Przypuszczalnie zaimponowało mu, że nie przybierali jakiejś sztucznej pozy, nie usiłowali mu się przypodobać, ale go nie okłamywali. Jakież znaczenie mógł mieć pisarz, którego książki i tak nie trafiały do rąk żadnego czytelnika. Jeśli kiedykolwiek istniała totalna kontrola Stalina nad aparatem partyjnym i państwowym, to właśnie w Moskwie. Dla aparatczyków partyjnych i państwowych było to nieszczęście. Z kierownictwa moskiewskich rad poza ich przewodniczącym, Nikołajem Bułganinem, nikt nie przeżył roku 1937. Rok terroru dokonał straszliwych spustoszeń nie tylko w łonie partii w środowisku urzędników państwowych. Represje niszczyły również sama para KWD. Pretorianie Stalina byli tak samo bezbronni, jak katowane i mordowane przez nich ofiary. Większość Czekistów rekrutowała się bowiem z narodowych mniejszości. Byli to głównie Żydzi, Litwini i Gruzini, którzy nie mieli się z kim sprzymierzyć po drugiej stronie władzy. Wielu Czekistów było związanych przed październikiem 1917 roku z innymi partiami rewolucyjnymi. Miało na sumieniu czyny dwuznaczne moralnie czy wręcz potworne przestępstwa. Stalin wiedział, że ludzie wywodzący się z mniejszości etnicznych czy kryminaliści, którzy, służąc niegdyś rewolucji, umaczali po łokcie ręce we krwi, nie odmówią teraz tego, czego od nich żądał. Mordowania i brutalnych przesłuchań aresztowanych. Nie mieli po prostu innego wyjścia. Lecz w ten sposób stawali się też paradoksalnie zupełnie uzależnieni od Stalina. Stalin mógł ich przecież unieszkodliwić pod zarzutem, że przed rewolucją byli wrogami proletariatu, a po rewolucji pracowali na rzecz obcych sił. Któż broniłby cyników bez przynależności politycznej i profesjonalnych katów, gdyby nadarzyła się okazja pozbycia się ich? I w ten sposób Stalin wiosną 1937 roku kazał przemówić terrorowi. Jerzow wymordował wszystkich współpracowników Jagody i zastąpił ich własnymi ludźmi, oraz kazał aresztować tych czekistów w prowincjach, na których ciążyło podejrzenie, że mają związki z byłymi opozycjonistami. W ich miejsce przyszli wkrótce janczarzy nowego szefa NKWD, którzy zresztą mieli przed sobą ten sam dylemat. Jak wykonywać swoją pracę, by na koniec nie stać się, podobnie jak tamci? ofiarą represji. W marcu 1938 roku węgierski ekonomista Eugen Warga odważył się napisać do Stalina list w przekonaniu, że dyktator nie wie co się dzieje. W dzisiejszej sytuacji, rozpoczynał się jego list, jest absolutnie słuszne aresztować raczej dwoje niewinnych, niż zdemaskować tylko jednego szpiega. Mimo wszystko, codziennie aresztuje się ludzi, nie mających pojęcia o przyczynach swego aresztowania. Nikt nie wie, dlaczego po niektórych NKWD przychodzi, a po innych nie. Wśród zachodnich komunistów zapanowała niebezpieczna atmosfera paniki. Wielu każdego wieczora w oczekiwaniu aresztowania pakuje swoje rzeczy, wielu z nich życie w ciągłym przerażeniu doprowadziło do załatwienia.